Cześć, witamy Was ponownie w naszym kolejnym odcinku cyklu Co za historia. Tym razem jesteśmy na Wolinie i obecni tutaj rekonstruktorzy wikingowie szykują się właśnie do bitwy. Jak to było, słuchajcie, z tymi wikingami i słowiańskimi wojami? Jak wiadomo, wiking miał wielki hełm z rogami w operze Wagnera, a Słowianie, lud miecza nieznający, ubierali się jeno w siermięgi i tak dalej, i tak dalej. Jak to było naprawdę? Żeby zapytać, to musimy mieć eksperta. Z nami jest Igor Gurewicz, wojewoda grodu Trzygłowa. Cześć. Jak to było, powiedz mi, z tymi wikingami i z tymi słowiańskimi wojownikami? Jak oni wyglądali w sobie? No najpierw trzeba oczywiście założyć, że wiking tak naprawdę to jest zawód, a nie etnos. Więc to jest generalnie grabieżca, wojownik, nie będziemy tutaj wchodzić w etymologię. No panuje niestety taki, to już na starej baśni przecież widzieliśmy, taki przesąd wręcz, że, a to przez naszych romantycznych autorów, że my to żelaza nie znamy, że kamiennymi narzędziami się posługiwaliśmy jeszcze we wczesnym średniowieczu i w ogóle lud miłujący pokój. No, guzik, prawda, bo z tego wieku nabijaliśmy na pali, grabiliśmy, mordowaliśmy aż do Bizancjum, zasiedlając w pewnym momencie niemalże 1/3 terytorium europejskiego, także to nie wzięło się oczywiście z umiłowania pokoju i zgłoszenia dobrego słowa. Na różnych etapach tej słowiańszczyzny uzbrojenie wyglądało różnie. Jeśli zaś mamy mówić o początkach państwa polskiego, no to tak jak zwykle to było z polską wojskowością, wypadkowa różnych wpływów we wczesnym średniowieczu północy, wschodu i zachodu. Trzech kultur, Rusi, tak, Skandynawii i Europy Zachodniej. I wszystkie te elementy są na terenach polskich widoczne. No, gdzieś tam w Lutomierzku są groby konnych wojowników ewidentnie wschodniego pochodzenia, z wyposażeniem jeździeckim, z szablami i tego typu wyposażeniem. Domniemywa się, bardzo modne to jest od dobrych kilkunastu lat, przecenianie, od razu dałem ocenę własną, czy podkreślanie roli skandynawskiej w drużynie Mieszka I Bolesława Chrobrego. No jest taka plotka taka, że miał wikingów jako najemników. To nie jest plotka, bo są ślady z Związku Wikinga Sagi, tamten Burysław, czyli Bolesław, najprawdopodobniej, który miał się posługiwać najemnymi z wikingami, ale kim oni byli, to my też tego nie wiemy. Tak naprawdę, bo to źródło XIII-wieczne, a nie współczesne wydarzeniom. Bądź co bądź. Zapomina się chyba w tej chwili dosyć mocno o tym, że jednak państwo polskie było pod mocnym wpływem zachodnim. Państwa to Nidów, cesarstwa niemieckiego, kulturowo. I też gdy opisywana jest w źródłach arabskich szczegółowo, choć czasami sprzecznie, drużyna wczesnokwiastowska z podziałem sławetnym na tarczowników i lorikaty, czyli pancernych, no to tam charakter, który się wyłania, szczególnie tych pancernych konnicy, no to nie bardzo przypomina wpływy skandynawskie wojskowości, a raczej właśnie otońskie, a te z kolei powielanie pewnego patentu Karola Wielkiego, czyli skary, tego ciężko zbrojnej jazdy karolińskiej. No dobrze, a jeżeli już bierzemy tak się za konkrety, idzie się, ubiera woj, idzie do bitwy, co on nosi? Co bardzo sobie różne warstwy społeczne. Oczywiście pospolite ruszenie to jakieś tam skórzany kaftan nieśli, bo tego też oczywiście nie wiemy. Proste wyposażenie, topór, choć to też nie była siekiera, ale były produkowane w bardzo wielkim przekroju kształtów i rozmiarów. Łatwiej zrobić niż miecz na pewno, prawda? To trzeba by rozmawiać z kowalem, ale rzeczywiście cena miecza była dość wysoka. Choć ciekawe, w Skandynawii akurat topór jest utożsamiony no, z ludem prostym. Miecz symbolizuje człowieka wolnego, natomiast z rodami arystokratycznymi czy królewskimi skorzona jest włócznia, która, tak, tylko że one rzeczywiście, to niektóre egzemplarze są nieprawdopodobnej roboty, nie tylko zdobienia, ale też sama metalurgia jest wspaniała. Ale jeśli sięgając z górnej półki, no to tu mamy takiego naszego modela pancernego. To jest, powiedzmy, wyposażenie piastowskiego woja absolutnie najwyższej puły. Bo kolczugę ma. Bo ma kolczugę, oczywiście. Nitowaną. Hełm wzorowany na znaleziskach z Polski, między innymi Sosrowa Lednickiego. Z jednego kęsa żelaza wyciągany z nosalem. Przy boku miecz, akurat tutaj typu has, trochę stary. Troczony do pasa, czyli tak powiedzmy zachodnioeuropejsko. Nie skandynawsko na pendancie przez ramię, tylko właśnie przy ramieniu. To byłby ekskluzyw. Mamy też zastępcze. Dziękujemy modelu.
Właśnie, to jest lamelka. To jest tak zwany pancerz lamelkowy. O tym już pisał Nadolski, czyli guru polskiego bronioznawstwa. W Polsce to raczej byłby domysł, ale on na wschodzie i w Skandynawii w Birce się odnajduje. Zawsze z Rusią do tego typu pancerze. Bo to są pochodzenia wschodniego ogólnie. No i łuskowa zbroja, no od antyku przez tysiące lat podróżowała sobie w czasie i przestrzeni, aż do czasów późniejszych znacznie. Na głowie hełmy, tak jak widzieliśmy przed chwilą, albo tutaj, no stylizacja bym powiedział, nie kopia wielkopolana, bo te, które są znane z Polski, nie mają nosalów. Szłomy tego typu z Rusi z kolei są pozbyte nosale. Tutaj jest taka wersja no, współczesna, bojowa. W oryginale one były nieodmiennie, przepięknie zdobione, pokryte blachą miedzianą i złocone z diademem niesamowitym. To może był kaporadę tak w razie? Tak, jest domniemanie, że jednak ta konnica, powiedzmy, to otoczenie księcia samego, elita wojskowa, no oni z tej wysokości konia, to tam mieli małe szanse dostać w głowę pewnie od jakiegoś piechura. A no jak to bywa w wojnie, tak naprawdę pierwsze wrażenie robi ogromną różnicę, gdy dochodzi do starcia. To też dlatego różne hełmy tak dehumanizują wygląd wojownika, co często widać na skutecznych polach walk, nadużywane strasznie hełmy okresu Wendel w kontekście wikińskim. No to... Wendel, czyli to jest ten przedwikiński hełm z okularami. To jest akurat Giermundbu. Też taka stylizacja hełmu z Giermundbu, w zasadzie jedynego znanego egzemplarza hełmu wikińskiego z okularami. I on jest uproszczoną wersją wcześniejszych hełmów tej bardzo wojowniczej kultury wendelskiej, związanej ze Szwecją i też te najazdy na Anglię. Mówiliśmy o mieczach. No, właśnie, można zobaczyć, jak wygląda miecz, bo miecz. Późno średniowieczne, wszyscy wiemy, jak wyglądają, tak? To jest miecz błędnie w zasadzie nazywany wikiński. Bo najlepsze ostrza, najlepsze głownie, przepraszam, importowano nawet do Skandynawii z terenów nadreńskich. Tam produkowano jako półprodukt. Ściągali do Skandynawii i tam ewentualnie nadawali oprawę rękojeści zgodne z miejscowym smakiem. Tutaj typ S z takimi plecionkami mieszanymi, jeśli chodzi o wpływy. I też właśnie karolińskie i skandynawskie. Do dzisiaj oczywiście toczy się wojna wśród naukowców o przynależność tego rodzaju uzbrojenia. Dobrze, a jak walczono takim mieczem? Bo tak, późno średniowieczne miecze, była zbroja płytowa, trzeba było pchnięć, sztychów dawać. Tutaj raczej ten sztych jest zaokrąglony. To akurat ze względów współczesnych te sztychy były wyodrębnione, ale nie aż tak kończyste. To była z pewnością broń służąca do zadania cięć przede wszystkim. Teraz się taka moda zrobiła, żeby na podstawie traktatów bardzo cofać te informacje i używać tego we wczesnym średniowieczu. Tutaj jest, rozdziela się historia. Co innego robili Frankowie tak naprawdę, a co innego robili Skandynawowie. Bo oni przy długich mieczach typu spata, takich właśnie do rąbania i dużej płaskiej, okrągłej tarczy z umbem pozostali aż do XI wieku. I tu nie ma mowy, nie wierzę w żadną wyrafinowaną szermierkę, to miał... Po prostu solidne rąbanie tak, i tyle. Tak, a że wyposażenie ochronne było, no jak widać, nawet tutaj skromne, a w kolczugę to naprawdę niewielu, no to była broń, która też miała kroić tak naprawdę miecz. Czasem średniowieczny, to nie jest maczuga, po prostu. Czyli bardziej jest... cięcia jak nożem, coś w tym stylu. Cięcia, tam są różne akurat techniki cięcia, żeby to zadziałało. W manuskryptach widać wyraźnie na ilustracjach, że pchnięcia też są możliwe. Są tam takie fajne małe ludziki poprzybiane na wylot mieczami, ale co ciekawe, one najczęściej są nagie, w postaci nagie. To jest oczywiście tylko domniemanie. Zerkierzy? Nie. Te ofiary, które są przebijane. Może tak było w domyśle, że opancerzonego to by raczej nie działał. Jedno pytanie. Tarcza. Mhm. Tarcza jest ciekawa, zupełnie inny rodzaj trzymania. Spójrzcie na to. Normalną tarczę, czy w późniejszych wiekach, trzymano ją w ten sposób. Tak? Chwyt był, tu jeszcze był pasek, a to jest imak. Czyli to się trzyma. Imak, no. W ten sposób, to wygodnie walczyć z czymś takim? Wygodnie, znaczy są różne w tej chwili teorie. Właśnie mamy do czynienia z dużym przełomem, bo archeolodzy, którzy też się zajmują badaniem uzbrojenia, też niektórzy z nich sztuki walki uprawiają tą bronią, więc fajnie, bo pojawia się nagle taka synteza wiedzy teoretycznej i praktycznej. Jest niedomniemanie, że tarcze tego rodzaju patrzono nieco inaczej, to znaczy trzymano ją i tak by podkładały ilustracje na wyciągniętym ręku w ten sposób. Nie wcale w ten. Wiadomo, że przy ostrzale jakimś łuczniczym wysłaniamy się normalnie, ale że w ten sposób. I rzeczywiście to tarcza... Ale wtedy jak jesteś odsłonięty, to można trafić? No, można, ale na tym polega między innymi szybkość, tak? Aha. Tak wyglądałaby pozycja powiedzmy w pojedynku. Mhm. Tak naprawdę tarcze są bardzo cienkie.
W oryginałach mają po 6 mm grubości. No jest tak naprawdę na potężne. Jeden pojedynek, na jedną bitwę w zasadzie i tyle. Mamy na przykład zapisy dla Słowian, że przed bitwą polewają wodą swoje tarcze, żeby one absorbowały uderzenia, a nie się upały. Wiemy na przykład, że w Pradze produkowane tarcze słabej jakości. Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Ale tyle wiadomo. To byłaby skandynawska tarcza z odbiciem. W tym samym czasie w zachodniej Europie Anglia i właśnie Frankowie używali tarczy giętych, które od środka nie będziemy pokazywać, jak to wygląda. O jeszcze większej, ale jeszcze bardziej profilowanej, nic z nieco innym umbem. I to już by walczyło się zupełnie inaczej. Najprawdopodobniej właśnie innymi mieczami niż taki i o innym chwycie. Aha. Także, ale to są rzeczy, które dopiero się w tej chwili wykuwają. Dobrze, a jeżeli tak już mówimy, coś co nasi widzowie na pewno będą kojarzyć, bitwa pod Cedynią na przykład. Pod Cedynią, nie wiem, woje nasi byli w stanie mieć coś takiego na sobie. No tak jak powtórzę, ta najwyższa warstwa pancernych, mieszkowych z pewnością. Piechota lekko uzbrojona. Jak wyglądały słowiańskie tarcze, tak do końca to nie wiadomo. Całe artykuły domniemywane chociażby o tarczach skórzanych albo wyklinowych, pokrywanych tą surową skórą. No czy? Więcej pytań niż odpowiedzi, jak to zwykle w naszej bajce. Wielkie dzięki stary, kawał solidnej wiedzy w pigułce. A jeżeli wam się podobało, jeżeli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej, www.triglav.com.pl, to jest wydawnictwo, gdzie są wydawane książki o tej tematyce. Ogromna ilość wiedzy, słuchajcie. Dzięki wielkie. Dzięki, zapraszamy. I jak zwykle, jeżeli wam się podobało, subskrybujcie nasz kanał, a my będziemy robili więcej odcinków dla was.